Duchu Święty, chcemy prosić o Twoją mądrość, o Twoją moc, aby każde słowo nas dotykało, przemieniało dla chwały Taty Niebieskiego. Amen. Wychodzimy z brzuszka mamusi i przychodzimy na ten świat jako takie małe dzidziusie, malutkie, bezbronne. Wszyscy się nami opiekują, wszyscy się o nas troszczą. Tufu, puszczawce, nie puszczawce. Kołysce. Dziękuję, Orek. Kołysce nas bujają, żebyśmy ładnie spali. To jest jedyny raz w naszym życiu, kiedy wychodzimy z brzuszka naszej mamusi. Potem rośniemy, jesteśmy coraz więksi, tak? Coraz więcej mamy ciekawych pomysłów. Coraz bardziej chcemy uczestniczyć w tym świecie. Gdy rośniemy, świat nas coraz bardziej zachwyca i pociąga. Ale jeszcze jesteśmy dziećmi, aż w końcu stajemy się dorośli. Mamy dużo obowiązków. Chodzimy do pracy, musimy zrobić obiadzik, ugotować coś zjeść. Odpoczywamy sobie, może oglądamy coś w internecie, w telewizji, myjemy się i chodzimy spać. A rano trzeba wstać. Ona, co stało? To są takie podstawowe czynności, które każdy człowiek wykonuje. Ale to takie życie, te wszystkie czynności wykonują zarówno ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, jak i ci, którzy nie wierzą w Pana Jezusa. Więc pytanie, co musimy robić, żeby żyć dla Królestwa Bożego? Żeby Królestwo Boże żyło w nas. Z Panem Jezusem. Pan Jezus powiedział do Nikodema, który był uczonym w piśmie, znał całą Biblię, wiedział o wszystkim. Powiedział do Nikodema Pan Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co Pan Jezus powiedział? Ktoś się nie narodzi powtórnie, drugi raz się nie narodzi. Co to może znaczyć, Aurelko? Pan Jezus nie mógł się drugi raz narodzić. A chyba Bóg powiedział, jak masz się urodzić jak do swojej baby z brzucha. Masz rację, Nikodem to mówi. No bo nie rozumiał, dokładnie. Znał całe pismo, wiedział dużo o Bogu, a nie zrozumiał tego. Sam się zapytał, jakże może człowiek się narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? No tak zapytał. Jak ty to rozumiesz? Narodzić się jeszcze raz. Co Pan Jezus miał na myśli? Narodzić się z Ducha Świętego. Okej. Ty wszystko pamiętasz z tych czytań. A co to znaczy narodzić się z Ducha Świętego? I o tym sobie pomówimy. No, właśnie o tym chcemy powiedzieć. I właśnie Pan Jezus mówi to, co Ty powiedziałaś, Aureko. Zaprawdę, naprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli wejdziemy do Królestwa Bożego, jeżeli narodzimy się z wody i z ducha. O, myśmy tak narodziliśmy. Każdy z nas przyjął chrzest święty.
Aurelka była malutka, miała 1,5 miesiąca, jak przyjęła chrzest święty. I co się wtedy dzieje? Do małego serduszka Aurelki przychodzi cała Trójca Święta. Jezu, najlepszy! Więc podczas chrztu świętego serce Aurelki stało się świątynią Ducha Świętego, mieszkaniem dla Ducha Świętego. Duch Święty zaczął tam mieszkać. Ale Duch Święty jest takim wyjątkowym gościem, wiesz? Nie lubi hałasu, nie lubi brudu. I jak go nie chcemy, to on też się nie narzuca. Ciekawe. Ciekawe, nie? Jak jesteśmy w ciszy, w skupieniu, to wtedy możemy usłyszeć, gdzie nas prowadzi. Na przykład, co od nas chce. Na przykład Duch Święty mówi, że musieliśmy pracować i iść na dworze daleko. No podpowiada nam, co mamy robić, gdzie by chciał nas posłać, do jakiej osoby, z kim mamy porozmawiać, ale musimy go o to pytać i słuchać. Pecik maleje. Pecik maleje. Maryja słuchała Ducha Świętego. Maryja była najlepiej zasłuchana Ducha Świętego, wiesz, ze wszystkich ludzi na świecie. Maryja Matko Boska. Słuchała Ducha Świętego, właśnie. I tak samo my musimy szukać momentów na modlitwie, w ciszy, żeby ten Duch Święty, żeby móc go usłyszeć, tak? Ale jak serduszko jest brudne, ma dużo grzechów, to Duch Święty też się nie ujawnia, bo my się zamykamy na Niego. Już Go nie słuchamy. Tylko wielka diabła. Więc trzeba wtedy jak najszybciej oczyścić serduszko, przeprosić Pana Jezusa, a jak się przystępuje do Komunii Świętej, to wtedy się idzie do spowiedzi, prawda? Do kapłana, który zastępuje Jezusa. Tak naprawdę to w konfesjonale jest Pan Jezus. Prawdziwy! On nas tam przytula, pociesza i przebacza nam nasze grzechy. Przebacza nam nasze grzechy. Nasze serduszka wypełniają się wtedy życiem. Zobacz, Aurelko, wypełniają się życiem nasze serduszka. Gdy Pan Jezus przychodzi do naszego serduszka, przepraszamy Go, prosimy, żeby dał nam swojego ducha, żeby ten duch w nas mieszkał, to wtedy nasze serduszko i nasza dusza... Cipekie serduszko. Na nowo ożywają i są pełne Ducha Świętego. Pełne radości, pełne siły, pełne mocy, chęci do pracy, do modlitwy. Tak? Ale jak nie będziemy dbać, żeby Duch Święty został w nas, pokaż na to, co się stanie z takim serduszkiem. To serduszko nasze traci życie. Oddala się od Boga. Nie ma życia, nie ma radości. Aurelko, tak jak tutaj mama dmucha, to my może pomodlimy się do Ducha Świętego jakąś piosenką. Jaką na przykład do Ducha Świętego znasz? Co zaśpiewamy? Duchu Święty nasz, poruszaj się, Duchu Święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Przyjdź ogniem, przyjdź ogniem, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak ogień, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak wiatr. Przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr.